O kurwa. Nie. To horda, to horda. Muszę załatwić ją przed przyjazdem Ricky, bo inaczej ściągnie nam ich wszystkich na głowy. Hej, Boozer, a powiedz Ricky, że chwilę to zajmie, bo wiesz, mamy tutaj żerowisko hordy tu mamy. Horda, chcesz, żebyśmy ruszyli tam z Ricky? Pomogli ci? Nie, zostańcie. Już wiem, że najlepiej brać się za nich w pojedynkę. Wtedy nie ściągniemy ich sobie nawzajem na głowy. Dobra, okej. Poza tym, Ricky powiedziała mi, że, no, że jesteś teraz szefem ochrony, prawda? A skoro tak, to nie musisz czasem, sam nie wiem, pilnować obozu, polerować odznaki, krzyczeć na ludzi? Tak, jasne. Zapomniałem poprosić Majka o odznaki. A zresztą teraz, kiedy Majka już nie ma, no wiesz, może wybiorą kogoś innego, a ja wrócę do wyrywania chwastów. Nie miałbym nic przeciwko, ale daj znać, jak będziesz gotowy. Ricky chce ruszyć z tym cyrkiem w trasę. Buzer bez odbioru. Przyjacielu, już wszystkie. Jezu. Boozman, jesteś tam? Jest czysto, więc powiedz Ricky, że może ruszać z ciężarówką. Zrozumiano. Hej, Dick. Mamy dla ciebie niespodziankę, prawda? Świetnie. To super. Nie mogę się doczekać. Bez odbioru.